Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w lesie kołobrzeskim, przy obelisku upamiętniającym pobyt tutaj wojsk polskich Antoniego Sułkowskiego w 1807 roku. Jest już nowa tablica na obelisku, 210. rocznicę obchodów Konstytucji 3 maja przez 1. Regiment Legii Poznańskiej. Kołobrzeg 3 maja 2017. Pamiętamy, że pierwsza tablica została ukradziona, w tej chwili już jest nowa. A dzisiaj zapraszam na spacer zachodnią częścią obozowiska i tutaj pokażę ciekawe drzewa po tej stronie. Zapraszam na wycieczkę. No i pierwszy napotkany dąb ma prawie 4,40 obwodu, a więc potężny, i to on pamięta to obozowisko oraz uroczystości, które tu odbyły się 3 maja 1807 roku. I proszę, niedaleko od tamtego dębu znowu buk potężny, 4,50 obwodu, a więc jeszcze grubszy od tamtego dębu. Potężne drzewo, majestatycznie tutaj stojące, pięknie wygląda w tej chwili, doświetlona korona, i jest to wszystko przy ścieżce, przy dróżce, która okalała ten obóz. I kolejny buk, też 4,50 obwodu na wysokości pierśnicy, a więc widzimy te potężne, a wokół tutaj są również bardzo dużo zresztą tych buków, dębów, a my przejdziemy dalej w kierunku północnym ścieżką, zobaczymy dalsze ciekawostki. I kolejna ciekawostka, proszę popatrzeć, w pobliżu siebie rośnie dąb i buk, jakoś są tutaj w symbiozie. Jedno i drugie bardzo zdrowe i ładnie wyglądające. A teraz zapraszam, pokazywałem w ubiegłym tygodniu bluszcz, a teraz pokażę jeszcze grubszy niż w ubiegłym tygodniu. Zapraszam. I proszę popatrzeć, 50 cm obwodu ma ten pień rosnącego bluszcza, okalającego dąb dookoła i też rośnie już do samego wierzchołka. Pamiętamy, że pokazywałem kiedyś największy bluszcz w powiecie, to w Świelubiu, ma 65 cm. Ten ma 50 i jest też pomnikowy. W następnej audycji pokażę Państwu największy z kolei w powiecie, który znaleźliśmy tutaj w tym lesie, ale rośnie jeszcze dalej. Dzisiaj kończąc, chciałbym Państwa zaprosić na ten spacer tutaj wokół obozowiska wojsk polskich w 1807 roku. Zapraszam za tydzień.